dać miłości pokój. Miała kwitnąć wszechwładza, jak gwiazdy na niebie. I czystej krwi absolut umógł mu się kłaść. Rocznik literacki numer 3, artefakty, promocja tego właśnie rocznika. Tą dzisiejszą promocję rozpocznie zespół w składzie Szymon Polowski, Ania Magdalena Tyczyk. Kandika. Tutti via. Partiamo dopo me. E canto perché stavo bene loro compagnia. Ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Paese mio che sta sull'agonia, e oggi partiamo dopo me. Peccato perché stavo bene loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Par tutto, forse niente, la domani si vedrà. Che sarà, sarà quel, che sarà. Druga paści, cóż to znaczy, myślą, że będzie inaczej, a ty prawda już wypłynie, wtedy żadnych wniosek zbije. Zanosiłem dzisiaj znamie wypalone, przyjaźń wielką utraciłem, wszystko teraz jest skończone. Jedni śmieją się, a płaczą, drudzy płaczą, a się śmieją, sami się już pogubili, w świecie masę ich zatracili. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tych, którzy są tutaj po raz pierwszy, czy po raz pierwszy w innej roli, czy w ogóle po raz pierwszy, a przede wszystkim wszystkich jako miłośników literatury, kultury mieleckiej. Bardzo serdecznie na tej naszej styczniowej promocji. Wiele by mówić o tej zawartości rocznika. Tak się złożyło, że rok ubiegły może... Treść tego mieleckiego rocznika, wspaniała para, pani Barbara Augustyn, grupa literacka Słowo między innymi, i pan Jan Stępień, też grupa literacka Słowo. Józefa Kardyś, Trawie. Odrastasz pełna zielonej nadziei. Szczycisz się, że modny trawnik przypominasz. Nie głaszczesz już niczyich stóp bosych, długich ozorów bydlęcych, dziobów gęsich. Nie pamiętasz ugorów z końmi szczypiącymi cię do gołej ziemi. Przestałaś być karmicielką stworzeń dających pożytek biedzie. Nawet pszczoły nie znajdą w tobie słodyczy białych, polnych koniczynek. Pięty zapomniały porannego chłodu. Na przychaciach, miedzach i pastwiskach tylko bose stopy dzieciństwa śnią sen o zieleni zimną rosą skropionej. Piotr Durak, monarcha w czasie kryzysu. Och, jakże smutny jest król bez królestwa.
przez długi stracił zanek i snuje się teraz z nakazem eksmisji mokry pod łez po pustych komnatach. Wyprzedał stąd już wszystko. Drogocenne pilimy, portrety swych przodków, klejnoty koronne. Pozostała jedynie lekka toaleta, w stajni koń, bo przyjaciel, a w łazience lustro, w które z dnia na dzień coraz ciężej mu spojrzeć. Jakże samotny jest król bez królestwa. Snuje się po ulicach, które kiedyś były jego. Za kilka dni przyjdą barbarzyńcy, podkutymi kłamstwem butami zniszczą iluzję ciszy, rozbiją porcelanę poezji i księgi drogocenne, ogrzeją ich krwawe dłonie żywym płomieniem. Joanna Płaczyńska, wspomnienie. Pamiętam góry niewysokie i rzekę rwącą jak w kanionie i gwizd pociągu w nocnej ciszy i sowy krzyk za oknem w lesie i ciepłą kąpiel i herbatę i twoje oczy, twoje dłonie i na szkod głowy błabatooki spacery kochał w górskim lesie. Jesienne liście, złote buki i tyle piękna, fascynacji i rozmów, planów i nadziei. Te dobre czasy w nas zostały, grzeją nam serca w dni zimowe. Patrzymy w przeszłość, wspominamy, mówimy sobie, tak nam dobrze. Mieczysław Działowski, ramione słowo. Miłość. To nie miłostka czy przelotne uczucie, które można zagłuszyć. To nie przeskok z kwiatka na kwiatek w poszukiwaniu erotycznych rozkoszy. Szlachetna miłość stawia wymagania, a nie pożądania. By nadać sens wytrwania w wierności, należy ją uchwycić, szanować określone zasady wzajemności, poczucie własnej godności. W odróżnieniu od pruderyjnej, bezdusznej, płatnej miłości. Danuta Kośla, po samo dno. Uwielbiam powszednie słowo różańcowej pieśni. Gdy kobiety rodzą dzieci, ptaki wiją gniazda, a mężczyźni walczą o miłość, aby zawsze była dla matki, dla dziecka i pająka krzyżaka, co nici losów splata. Janusz Kapuściński, dom. Kudłaty bary na podwórzu, w łanie traw, cieniu pochylone szlopy, kuska Basia gryzie trawę przy płocie. Stary kasztan i jesion rozprzestrzeniły swe konary na pół podwórza i ulicę. Mrówki wędrują ścieżką prowadzącą do domu. Zmuszała ławka z desek kołysze się pod ciężarem ciała. Myśli po ulu. Z oddali je przywołuje. Mieszają się lata, pory roku skaczą zamieć. Postaci zamazują się, przepływają. Niektóre niedawno nie wiadomo czemu wyraźne, jak na zdjęciu. Te inne, bardziej kochane, przywołuje z cudem, skurczem twarzy i głębokim westchnieniem. Maria Kusek, porządkowanie życia. Gdy życie szarzyzną wieku pokryte, trzeba porządki zrobić, by lśniło. Pościerać kurze dawnych złych wspomnień, aby znów szczęście powróciło. Serduszka trzeba naoliwić, by równo ten swój rytm stukały. Bez nerwów, brudu, trosk wszelakich, dalszemu życiu cel nadawały.
Trzeba wyrzucić to, co truje. Myśli, wspomnienia, złudne nadzieje. Zostawić tylko to, co dobre. I zawsze z sobą nieść marzenie. Jerzy Mancarz, Mikołaj Umany. Pamiętam dobrze tamte dni, gdy zima wygrywała z majem, miłością pachniał zwykły stół. Tęsknię za Mikołajem. To było wszystko takie proste. Noc się skończyła tuż nad ranem i jasno padał zwykły dzień. Tęsknię za Mikołajem. Szopka z papieru pod choinką, mknący doń sztukon na sanie. Tak mało, a zarazem wszystko. Tęsknię za Mikołajem. Łza cicha czasem w oku tańczy, gdy wzrastał ponad wszelkie gaje grudniowy zapach pomarańczy. Tęsknię za Mikołajem. Gdzieś w rozrzuconych światłach burzy, gdzieś między piekłem a rajem, już nie słyszę, niebo się chmurzy. Tęsknię za Mikołajem. Aleksandra Piguła, ekscentryk czy wariat? Niepoprawny optymizm zadomowił się w myślach, słowach, uczynkach i zaniedbaniach. Nie, w zaniedbaniach jednak nie. Stojący obok uzna cię za wariata. Chyba że jesteś z wyższych sfer, wtedy bez wątpienia nazwie cię ekscentrykiem. Cokolwiek o tobie powiedzą, o ile to tylko nie zagraża martwicy twojej duszy, nie płacz nad rozlanym mlekiem, nie gaś ognia miłości. I na wszelki wypadek wykasuj numer 112, aby jakiś życzliwy strażak nie zgrzeszył nad gorliwością. Tym razem smolarzom ze Smereka Wojciech Szczurek dedykuje wiersz pod tytułem Ostatni przystanek wypał. W oknie otwartym na Smerek ćmy szukają szczęścia. Życie podało czarną polewkę, więc dorzucają wędranego pyłu do kupionej na kreskę wódki. Na chleb nie starczyło. Został szczaw i mirabelki na przegryzkę. Dla bezbronnych jak dzieci ciernie wyznaczają linię życia uzależnionym od śmierci. Szara grzechotka, kiedy obraziły się ptaki brodatą nocą, a tu spokój, kiedy nie ma już kogo kochać i chce się tylko nie przegrać. Wiatr łamie drzewa, jak obietnice dawno zapomniane, łatwo zapomniane. Puste wózki na pasach, przysiąg na śmierć i nadzieję, to nic. Nie skończymy. Beata Pleban, sięgając nieba. Leciał. Kołysał się na hamaku przy stworzy. Z nici słońca utkał nieskrępowaną wolność. Przypiął skrzydła chmurom i aniołów pozdrowił po imieniu. Czas zatrzymał się w objęciu uśpionej chwili. Serce w uniesieniu zadrżało, gdy rękę Boga całował nieśmiało. Andrzej Talarek, przekaz. Odebrałem przekaz nieczytelny, gdy głos Pana zniekształcony odbitym echem w zakamarkach wyświetlanej wyobraźni. Odebrałem przekaz niezrozumiały Pana do przewodnika chór prowadzącego dialog ze wszystkim, co poza mną.
Grają struny harfy, trącane delikatnie palcami wiatru. Głośno wołam do Pana, by mnie usłyszał. Głośno wołam. Zgniatam słowa w wargach, jak kartkę papieru dłońmi. Chcę dotknąć mądrości, kompresując życie. Biała kula wciąż większa stacza się w cień ciemnej doliny. Teresa Elżbieta Pysik, bez tytułu. A gdyby tak, miłości szeptem, wiatr z bezdroży zawrócić. Żarem oddechu zatrzymać słońce na ustach. Tchnąć oceanów błękit w smutku pełne oczy. Nadać ton radosnych plusków wezbranej rzece. A gdyby tak, zawrócić czas z otchłani bez kresu. Nie byłbyś tylko echem. Witkacy Zaborniak, nie jest to wiersz, który pisałeś, Panie, w zamyśleniu, wodząc palcem po ziemi o miłości i współczuciu. Nie jest to wiersz natchniony duchem, w którym się pobłaża i zapomina o ginie zniewolonym grzechem. Nie jest wymierzony w nadstawiony policzek nierządnicy. To wiersz współczesny, o kamieniu wycelowanym nieuchronnie w nas wszystkich, na świadectwo wołających o pomstę. Gdzieś kamienują sprawiedliwość, krwawi czoło. Izabela Trojanowska w migotaniu. Łatwiej byłoby nie wirować już w tym walcu. Dać spocząć niezdarnym stopom, wyciszyć nierówny oddech. Bo metronom, jak każdy mechanizm, myli się po czasie. Pewnie lepiej byłoby myśli uwolnić w jasność niezacienioną i w półobrocie zostać już po cichu. Ale tam świerki rzędem, jak granica świata nakreślona dłonią, czekają znów na lato. Ciepłego wzroku, pieszczotę. I ona wygląda cię z daleka. Jesteś więc znów w progu domu, w migotaniu przedsionków, w równo nierównym rytmie, jak król życia. Stefan Żalów, krajobraz odrealniony. Szedłem po schodach miast do domów, pustych placów, gwarnych koncertowych sal. To dwubarwne miejsca, co pomieszkują horyzontalnie na stronach dzieł Beksińskiego. Wspinałem się po krzywiznach aleki, nie słuchając dźwięków koncertu, cyka, kropel rosy, listów drżących, szmeru przestrzeni, tętna oddechu. Barbara Augustyn, Enter. Orientacja niech będzie pozioma, heteroseksualna, z możliwością odwołania w przypisach. Rozmiar tabloid, albo 42, zależy od koloru czcionki i efektów specjalnych, bo na przykład duże figury geometryczne pogrubiają sylwetkę, a font Agency FB wyszczupla myśli. Efektowne wcięcie z lewej z ozdobnym inicjałem może być w kształcie makro. Rozdwojone paznokcie, piegi i zmarszczki dopiero po Photoshopie. Nieoswojone myśli wyciąć, skopiować czyjeś bardziej akuratne i wkleić tak, by się wpasowały i nawet w powiększeniu
nie urągały politycznej poprawności. Taką mnie zapisz w Wordzie, na znak rozpędzonego czasu, nim trafię do spamu. W pigułce usłyszeliśmy twórczość tych autorów znajdujących się w tym roczniku literackim. Oprócz prozy. Tak, oprócz prozy. Nie wiem dlaczego. Natomiast... Dobrze. Zganiamy na prezesa. Chyba, że autorzy są i może jakiś fragment będą chcieli sami odczytać. Powiedziałam, że w pigułce, ponieważ więcej to sobie sami Państwo będą mogli przeczytać, ale mam nadzieję, że każdy ma już w rękach ten rocznik. Jedyna okazja, że autorzy gdzieś tam na odpowiedniej stronie potem złożą autograf. Także stolik jest do dyspozycji. Kto jeszcze nie ma, będzie sobie mógł nabyć. Tak, artefakty, panie Zbigniewie. Tak. Krzysztof zaproponował inną formułę, która mi też po prostu nie podobała. Mówisz o artefaktach? Tak. Ale potem trochę dzisiaj przeglądając całość, proszę zrozumieć, że to jest bardzo trafna formuła i że Zbyszek akurat w tym przypadku miał rację nie ja. Czyli składa samokrytykę tym samym. To jest też samokrytykę przeprowadza. No więc... Jeśli chodzi o akcenty, to ten odcinek, to przede wszystkim staram się je wyłapać, dlatego że z tej racji będzie notka na stronie Rzeszowskiego Oddziału. No i są rzeczywiście te akcenty, bardzo ciekawe i ogromnie się cieszę. Oprócz tego Festiwalu Poezji Słowiańskiej no jest wspomniane spotkanie z Romem Decowskim, które już odbyło się w styczniu. Są nawet przywoływane jednodniówki przy okazji wyjazdów ekscesji podkarpackiej Izby Poetów. No, jest też fragment mojej prozy. Szkoda, że nie ma więcej autorów. No, tu jeszcze trzeba wspomnieć o innej również związanej z ZLP imprezie, mianowicie o turnieju poetyckim, który organizuje od lat Włodzimierz Sąsiewski. Więc są tam wzmianki, są odniesienia, między innymi dzięki temu materiałowi, który dał Żarów. I to jest to, z czym, że tak powiem, ja udaję się do Rzeszowa, do zarządu. Uzasadniając rację, żeby o artefaktach napisać na stronie naszej internetowej. Więc cieszę się, że ta współpraca na linii DTLP po prostu wróciła na się. Bo faktycznie nie było tyle funduszy, zarówno w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej, czyli z dotacji i Urzędu Miasta, i Powiatu, Starostwa Powiatowego, żeby wszystkich autorów wydać w formie indywidualnego tomiku, prawda? Więc były wydawane pojedyncze, dwa, trzy, a autorów chętnych i takich, których naprawdę należałoby wydać, było więcej. Z roku na rok coraz więcej. Więc takim sprawiedliwym wydawnictwem jest właśnie ten rocznik. Także faktycznie to było dobre chyba posunięcie. Panu Michalskiemu za coroczną, gigantyczną pracę. To jest złożyć taki dom i to bezbłędnie można powiedzieć. To ja sobie nawet nie wyobrażam, wprawdzie jest tam zapisane kilkoro współpracowników przy tym wszystkim, ale głównie panu Michalskiemu należy za to podziękować. Włodzimierzu, za docenienie tego wkładu. Różnie jest, można powiedzieć, kto tego nie przeżył. Nie narzekamy. Kto tego nie przeżył, to wie, jak to wygląda. Także
Dziękuję i... Ludzie, życie prawie na stan, mogłabyś być moja pani. Cóż na to radzić mam, na krób ogrodzić łan, i myśmy w to wino zaplątani. Po ogrodzie ja szczyt dączę, dzikie wino w nim się plącze. Po ogrodzie dzikie wino, to jedyne tutaj śmiało. Powiedz do mnie zasiać to, dzikie wino. Może to zrobiłaś ty. Hej dziewczyno, powiedz do mnie zasiać to, dzikie wino. To jedyne tutaj śmiało. Zobacz ty. Mówi do mnie, że karocą jechać chce, i mówi do mnie tak jak do ściany. Nie to wcale chodzi, że karocy nie ma, nie. Ja jestem tylko cały czas zaplątany. Po ogrodzie ja się dączę, czy wino w nim się plącze. Po ogrodzie dzikim wino, twoje tutaj siało. Po kto mi zasiać to, dzikie wino. Może to zrobiłaś ty. Hej dziewczyno, po kto mi zasiać to, dzikie wino. Kto je tutaj siał? Zaczętości wpadał gąszcz i puszując plączu zrywał wszystko z drzwi i ze ściany. Ona nagle mówi, że wina pragnę winace. Ja jestem wtedy już całkiem zaplątany. Po ogrodzie ja się plączę, dzikie wino w nim się plączę. Po ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał? Powiedz do mu zasiać to, dzikie wino. Może to zrobiłeś ty. Hej chłopaku, powiedz do mu zasiać to, dzikie wino. Kto je tutaj siał? Jeszcze raz. Powiedz do mu zasiać to, dzikie wino. Może to zrobiłeś ty. Hej chłopaku, powiedz do mu zasiać to,